Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy oglądacie, wszystkich, którzy słuchacie, wszystkich, którzy udostępniacie, wszystkich, którzy komentujecie i lajkujecie, kochani. Na początek bardzo gorąco proszę o lajki, bo dzięki temu więcej osób nas obejrzy, zwiększy się widoczność tej transmisji w internecie. Będzie dzisiaj gorąco. Zapowiedziała, że postara się wpaść do nas Iryna Zemlana, ukraińska dziennikarka, która oblała farbą, oblała sztuczną krwią ambasadora Rosji na cmentarzu żołnierzy sowieckich w Warszawie, kiedy to ambasador próbował świętować putinowski dzień zwycięstwa. To prawda, że dzisiaj przypada rocznica zwycięstwa nad faszyzmem, nad nazizmem. I dlatego wierzę, że historia się powtórzy i że zobaczymy zwycięstwo nad rosyjskim faszyzmem i nad pisowskim produktem faszyzmopodobnym, w którym obecnie niestety coraz głębiej żyjemy. Oznaką też tej faszystopodobnej tyranii, w której żyjemy, jej przejawem takim dosyć perfidnym jest to, że Iryna Zemlana jest teraz od kilku godzin w mediach społecznościowych, a także na przykład w tygodniku Solidarność, atakowana, nazywana jest prowokatorką. Robią to pisowcy tacy jak Robert Bąkiewicz, robią to pisowscy pseudodziennikarze, propagandziści. Dlaczego PiS to robi? No, PiS zawsze z Rosją, zawsze z Kremlem i zawsze przeciw Ukrainie. Jeżeli ktoś nie daje się nabierać na pisowskie deklaracje, jeżeli ktoś patrzy na to, co pisowcy robią, jakie mają powiązania, to nie ma pod tym względem złudzeń. Dodam, że Irynę Zemlanę okrzyknięto już rosyjską agentką, ponieważ zatrzymywała rosyjskie ciężarówki jadące przez Polskę, ciężarówki wiozące zaopatrzenie dla Rosji i rosyjskiej armii. Na czym miałaby tu polegać jej agenturalna działalność? No, nie ma tu nic agenturalnego, oprócz tego, zdaniem pisowców, że w proteście tym obok strajku kobiet, obok organizacji Euromajdan uczestniczyła też Fundacja Otwarty Dialog, którą pisowcy oskarżają o agenturalność. Ja nie zajmowałem się Fundacją Otwarty Dialog, rzuciłem okiem na pewne publikacje i dane jej dotyczące i powiem tylko tyle. Jeżeli tam są jakieś wątpliwości dotyczące tej fundacji, to one są i tak 10 razy mniejsze albo nawet 100 razy mniejsze niż te, które występują w przypadku PiS, kiedy analizujemy prokremlowskie działania i kremlowskie powiązania partii rządzącej obecnie w Polsce. I dodam, że ja jako dziennikarz śledczy spaliłbym się ze wstydu, gdyby zdarzyło mi się wiązać kogoś z jakąś fundacją, a potem przez tę fundację z Rosją, tylko dlatego, że ktoś raz uczestniczył w proteście, przy którym także przez chwilę działała tamta fundacja, fundacja, której związków z Rosją nigdy do tej pory nie udowodnił, nie przedstawił nawet jakiegoś takiego interesującego kompendium poszlak. Ja tu się nie wdaję, nie wygłaszam żadnych wiążących opinii, jeśli chodzi o Fundację Otwarty Dialog, bo tej sprawy nie badałem, no ale na pierwszy rzut oka widać, że PiS jest poszlakami, dowodami pośrednimi i teraz ostatnio też już całkiem bezpośrednimi znacznie ciężej obciążony. Zanim Iryna do nas wpadnie, jeśli to się uda, bo ma dzisiaj napięty grafik, wszyscy chcą z nią rozmawiać, porozmawiamy o Piotrze Samsonie, szefie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który dopuszcza na przeloty rosyjskich samolotów nad Polską. One wiozą paliwo jądrowe, one też czasem mają jeszcze bardziej niepokojące towarzystwo, spełnią funkcję, z którą wiąże się zagrożenie militarne dla Polski, a na pewno zagrożenie wywiadowcze ze strony Rosji. To bardzo poważna sprawa, o której dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy też z senatorem Krzysztofem Brejzą o tym, czy władza PiS jest legalna. W związku ze sprawą Pegasusa, którą zajmowałem się, że tak powiem, kontrwywiadowczo, ale kolejne źródła mówiły mi pewną rzecz,
bardzo niepokojącą, choć może nie związaną bezpośrednio z Rosją. I o tym chciałem z senatorem Krzysztofem Brejzą dzisiaj porozmawiać. A zanim Krzysztof Brejza do nas zawita, zawita do nas Grzegorz Rzeczkowski, znany wam doskonale, autor świetnych książek Obcym alfabetem i Katastrofa posmoleńska, który teraz wydał książkę Kłamstwo smoleńskie, cała prawda nie tylko o katastrofie, napisaną razem z Maciejem Laskiem. Właściwie nie wydał jej jeszcze, tylko zaraz ją wyda. Maciej Lasek, jak wiemy, jest ojcem wszystkich ekspertów zajmujących się katastrofą smoleńską, a Grzegorz Rzeczkowski zajmował się licznymi śledztwami dziennikarskimi, także dotyczącymi Rosji. Dwie książki, które wydał, są na ten temat. I także w tej książce Maciej Lasek stwierdza, że Rosjanie wykorzystywali pozornie antyrosyjskie teorie spiskowe po to, żeby doprowadzać Polaków do szału, po to, żeby ich skłócić, żeby osłabić nasze społeczeństwo i nasze państwo. Zanim połączymy się z Grzegorzem, chcę Państwa jeszcze zaprosić na dość niezwykłą imprezę, która odbędzie się 14 maja, czyli w sobotę, jeśli dobrze pamiętam, pod kolumną Zygmunta o godzinie 17:00. Odbędzie się kolejne wydarzenie z serii wydarzeń antyczarnkowych. Działacze nauczycielscy, społeczni, działacze opozycji ulicznej walczący z Przemysławem Czarnkiem, z antyukraińskim, antyzachodnim, antygejowskim, antykobiecym i prokremlowskim ministrem edukacji, który żadnym ministrem nie powinien być, tylko powinien odpowiadać na pytania prokuratorów, członków komisji śledczej, powinien się przed nami wyspowiadać. I dzielnie walczący z tym ministrem edukacji czy też dezinformacji, działacze przygotowali kolejne wydarzenie. Będę na nim osobiście, zostałem zaproszony, za co bardzo dziękuję. Będzie też Klementyna Suchanow. Opowiemy pod kolumną Zygmunta, powiemy parę słów o ministrze Czarnku i jest szansa, że będzie też można nabyć książki wydawnictwa Arbitror. Ja oczywiście w miarę możliwości, no bo będę też uczestniczył w wydarzeniu, ale w miarę możliwości postaram się ewentualnym chcącym książki podpisać. Czekamy na Grzegorza Rzeczkowskiego, który chyba się jeszcze nie może z nami połączyć. Za chwilę powinien już z nami być, dlatego poproszę naszą dzielną realizatorkę Angelę, która dzisiaj pierwszy raz realizuje Dochodzenie Prawdy. Poproszę Angelę, którą serdecznie pozdrawiamy, bo dzisiaj robi to pierwszy raz, o króciutką przerwę muzyczną w miarę możliwości, a ja zadzwonię do Grzegorza i się dowiem, co się z nim dzieje, ponieważ Grzegorz miał jakieś małe zawirowanie w życiu rodzinnym, wracał z córką ze szkoły i nie wiem, czy zdążył już w tej chwili przed komputer, dlatego proszę o 2-3 minuty muzyki. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami. Angelina was my love.
bramu. Do męki moko. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Jest z nami już redaktor Grzegorz Rzeczkowski, którego serdecznie pozdrawiam i zapraszam do studia. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Tomku. Witam Cię również. Masz jakąś lampkę? Bo tak, ty... mam, na zewnątrz. A, na zewnątrz, bo tak trochę światłocień taki jest. Z lewej strony jesteś bardzo oświetlony, z drugiej jesteś... Próbowałem coś z tą lampką zrobić, ale lampka świeci mimo zaciągniętych rolet. To takie uroki. No nie będę mówił niestety, ale stety wiosny i wieczoru wczesnego. To ja poproszę w takim razie naszą... O, tak jest lepiej. Może tutaj sztuczną lampkę jeszcze włączę, choć tak, to nie ekologiczne. Sztuczna lampka chyba cię trochę bardziej tutaj rozświetla. Poproszę naszą dzielną realizatorkę Angelę, żeby wrzuciła skan numer 1 przygotowany na dzisiaj. To jest okładka twojej książki, którą napisałeś z Maciejem Laskiem. O, poproszę o powiększenie tego skanu, jeśli można. Kłamstwo smoleńskie, cała prawda, nie tylko o katastrofie. Maciej Lasek w rozmowie z Grzegorzem Rzeczkowskim. Maciej Lasek dzisiaj niestety nie mógł się z nami spotkać, ale to jeszcze nic straconego. Ale to żadna szkoda, bo książka jest świetna i jakby domyślam się, że bez twojego udziału by tak nie było. Ja nie jestem specjalistą od lotnictwa, ale powiem, że to jest, ale trochę książek o lotnictwie lub około lotniczych przeczytałem i to jest chyba najlepsza książka, jaką czytałem na temat lotnictwa. Jest nie tylko bardzo przejrzysta, ale jest też straszliwie prawdziwa, kiedy pokazuje, jak fatalnie u nas to lotnictwo działa i jak bardzo demoralizujący jest, że tak powiem, bohaterski mit dywizjonu 303, wiara, że polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stodoły, ponieważ to jest książka, która pokazuje, że właściwie do katastrofy smoleńskiej musiało dojść, biorąc pod uwagę gigantyczną ilość zaniedbań, które się nawarstwiły. Dla mnie przerażające było to, że to, co przeczytałem w tej książce, że właściwie wszyscy odpowiedzialni za lot do Smoleńska, lotnicy, wszyscy członkowie specjalnego pułku, z którego pochodzili piloci, załoga Tupolewa, który się rozbił w Smoleńsku, że oni wszyscy nie mieli uprawnień, że im powygasali uprawnienia. Oprócz jednego. Poproszę teraz o zdjęcie skanu, tak żebyśmy się widzieli lepiej, bo już widzieliśmy okładkę. Proszę zapamiętać, kłamstwo smoleńskie. Nie, nie. Angela, teraz wrzuciłaś następny skan, który będzie potrzebny nam dopiero za godzinę. Angela dzisiaj nas realizuje, po raz pierwszy robi Dochodzenie Prawdy. O, teraz jest idealnie. Powiedziałeś oprócz jednego. Oprócz jednego, oprócz
wydaje mi się, technika pokładowego, ale zawsze zapominam i mylę tę osobę czasami z nawigatorem. W każdym razie tylko jedna osoba z czteroosobowej załogi miała ważne, jak to podkreśla Maciej Lasek, prawidłowo nadane uprawnienia do lotu tym typem samolotu. Jak Państwo się domyślacie, zauważyliście, nie wymieniłem tu żadnego z dwójki pilotów, bo rzeczywiście ci dwaj piloci nie posiadali ważnych i prawidłowo nadanych uprawnień, co oznacza, że 10 kwietnia nie powinni zasiąść za sterami Tupolewa. Ale nie wiem, czy Tomku masz jakieś pytania w tej chwili, ci się nasuwają, bo ja bym chciał jednak rozwinąć pewną myśl. Tak, tak, słucham cię, słucham, bo zgłębiłeś temat, o czym się dzisiaj przekonałem, czytając tę książkę. Proszę Państwa, przeczytałem ją w jeden dzień, czyta się znakomicie. Miło mi to słyszeć, bardzo się cieszę. Nie ukrywam, powiem nieskromnie, że nie tylko ja, ale i Maciek, i wydawca, czyli wydawnictwo Znak, jesteśmy z tej książki bardzo zadowoleni. Znaczy, zadowoleni jesteśmy z tego, że udało nam się stworzyć opowieść nie tylko o katastrofie smoleńskiej, wolną od kłamstw, zniekształceń, manipulacji, dezinformacji. Stąd ten podtytuł, cała prawda, nie tylko o katastrofie, ponieważ jest to książka o tym, o czym piszę od początku swojej kariery, można powiedzieć, pisarskiej. Czyli to jest książka, która opisuje stan państwa. Stan kraju, w którym żyjemy, stan Polski jako państwa. To jest też książka o tym, jak wygląda latanie, czym jest latanie, czym są ludzie, którzy to lotnictwo budują, tworzą, a wreszcie kim jest człowiek, który wziął na swoje barki ten ogromny ciężar, nie tylko z badania katastrofy smoleńskiej, bo ten ciężar dźwigał z innymi członkami komisji Jerzego Millera, ale jest to człowiek, który w gruncie rzeczy, mówię oczywiście o Macieju Lasku, wziął na swoje barki ciężar obrony nas, ludzi racjonalnych, posługujących się zasadami logiki w życiu codziennym, ufającym nauce, obrony nas przed tą lawiną, tsunami kłamstw, które tworzył PiS, jego ludzie z Antonim Macierewiczem na czele. Więc czytając tę książkę, czytając tę naszą rozmowę, dowiecie się więcej o Macieju Lasku, który mimo stosunkowo młodego wieku ma niesamowitą przeszłość za sobą, pełną ciekawych historii, przygód, zwrotów akcji. Dowiecie się trochę o lotnictwie, o tym, jak to jest wciągająca i pasjonująca pasja, tak można powiedzieć, ale też dowiecie się więcej o stanie państwa i o stanie bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo w ogóle jest traktowane w państwie i o kondycji urzędników. Tam jest też więcej wątków oczywiście związanych z katastrofą smoleńską. Jeszcze wrócę tylko do poprzedniego wątku o stanie urzędników, oczywiście nie urzędników tych, z którymi my, szarzy obywatele, mamy do czynienia, tylko oczywiście o stanie tych, którzy rządzą państwem. Tam jest oczywiście sporo o katastrofie smoleńskiej. Obalamy wiele teorii spiskowych, absurdalnych, głupich, urągających ludzkiej inteligencji, a mimo to zdobywającej
zdobywających pewien poklask. Ale pokazujemy też, jak profesjonalnie, ciężko, odpowiedzialnie, racjonalnie funkcjonowała Komisja Millera. Jak później działał zespół Laska, który mierzył się właśnie z tymi wszystkimi kłamstwami smoleńskimi, tymi produkowanymi przez Macierewicza i jego ludźmi bredniami. No i jak w sumie okazała się ta batalia zwycięska, bo Maciej Lasek to dobrze pokazuje, nazywa, że pod koniec pracy właściwie nie mieli już co robić, ponieważ kiedy na początku zaczynali każdego dnia, tych kłamstw było mnóstwo, które musieli obalać, którymi musieli dawać odpór, to pod koniec pracy właściwie się to skończyło. Nawet niewłaściwie, tylko po prostu przestano te bzdury produkować, ponieważ zespół Laska, zespół kilku ekspertów, bardzo dobrze, profesjonalnie te wszystkie teorie spiskowe obalał. No nie bez powodu Beata Szydło już w pierwszym dniu urzędowania, godne podkreślenia, jako premier, zdjęła ze strony kancelarii premiera stronę, czy serwis poświęcony katastrofie smoleńskiej. Więc jest tych wątków sporo w tej książce. Staraliśmy się przybliżyć te wszystkie zagadnienia związane nie tylko z przyczyną katastrofy, ale w ogóle z lataniem, bezpieczeństwem lotów, bezpieczeństwem w ogóle jako takim, czy opowiedzieć w sposób maksymalnie przystępny, tak żeby unikać języka lotniczego, jakiegoś zamkniętego, może niezbyt zrozumiałego. I staraliśmy się również pokazać metody, którymi posługiwał się PiS, Antoni Macierewicz, w rozsiewaniu tych wszystkich swoich niebezpiecznych, dzielących społeczeństwo kłamstw i spisków. Także myślę, że wyszła nam książka bardzo kompletna, bardzo spójna, wciągająca, momentami poruszająca, momentami osobista, też myślę, że bardzo potrzebna naszemu społeczeństwu, po to, byśmy wszyscy sobie zdali sprawę z tego, jak bardzo potrzebna jest odpowiedzialność nie tylko za państwo, ale też za to, co się robi na co dzień, za drugiego człowieka w Polsce i jak łatwo te kwestie rozregulować, jak łatwo zniszczyć solidarność, jak łatwo podważyć zaufanie do nauki, do ekspertów. Do racjonalnego myślenia w ogóle. Do racjonalnego myślenia. No jak się pojawiają takie teorie, że pasażerowie zostali zastrzeleni w Warszawie, a potem samolot poleciał z nieżywymi pasażerami na przykład. No tak. Co powiedzieć na coś takiego? To są rzeczy niesamowite, aczkolwiek niedawno rosyjska propaganda poinformowała, że odkryła ślady czarnej magii w ukraińskim sztabie generalnym. Niestety niektórzy to nazywają średniowieczem ze smartfonem, tę epokę, w której zaczynamy żyć, bo ludzie zaczynają wierzyć w najdziksze wymysły. Wspomniałem tutaj o rosyjskiej propagandzie. Chciałem, żebyś dodał parę słów o tym, jak rosyjska propaganda, jak Rosjanie szerzyli te pozornie antyrosyjskie teorie spiskowe smoleńskie i jak im to posłużyło. Napisałeś o tym całą inną książkę Katastrofa posmoleńska, którą też polecam, ale to się ciągle zbyt mało przebija do polskiej opinii publicznej, dlatego chciałbym, żebyś powiedział parę zdań na ten temat. No to jest bardzo ciekawe, wręcz pasjonujące zagadnienie. Taki powiedziałbym studium przypadku, jak taką
tragedię można rozegrać do własnych celów na różne sposoby. I jak można uderzać nią w różne segmenty życia, czy do różnych odbiorców. Ponieważ można powiedzieć, że jest to taka katastrofa, czy narracje, teorie spiskowe, teorie smoleńskie są taką rosyjską Katiuszą, która strzela na oślep z wielu rur śmiercionośnymi pociskami. Do końca nie wiadomo, gdzie one spadną, ale wiadomo, że będą, że efekt będzie, jeśli nie zabójczy, to przynajmniej narobi hałasu i zamieszania. No i tak jest właśnie z tą historią smoleńską, z tą historią teorii smoleńskiej, bo zobaczcie państwo, teorie smoleńskie podzieliły Polskę jak nigdy. Właściwie trudno sobie przypomnieć taką sytuację, takie zdarzenie w życiu naszego państwa, społeczeństwa, które tak głęboko by Polskę, Polaków podzieliło. No, nawet chyba stan wojenny. Albo to jest porównywalne do oceny stanu wojennego, prawda? Tylko że ocena stanu wojennego jest już jakby czymś przebrzmiałym, czymś, co zostało w jakiś sposób przez rok 89 w dużej mierze zniesione. Natomiast Smoleńsk, teorie smoleńskie dzielą nadal, karmią nadal jedną partię polityczną, nadal służą jako taka pałka na przeciwników politycznych. Teorie smoleńskie również przydały się Putinowi, ale też i PiS-owi na arenie międzynarodowej. Putinowi dlatego, by pokazać Polskę, pokazywać Polskę jako kraj szalony, niezrównoważony, niewiarygodny, niewarty zaufania, polityków jako niepoważnych, jako szaleńców, z którymi nie warto rozmawiać na poważne tematy. Kraj jako kraj rzeczywiście z przypadku trzeciej kategorii, który nawet nie potrafi zgodzić się co do faktów udowodnionych, kwestii związanych z przyczynami katastrofy lotniczej. Wreszcie podzielił też opozycję, tą mikrą opozycję rosyjską, wskazując, że czy jakby dając im możliwość twierdzenia, że zły Putin mógł rzeczywiście zamordować polskiego prezydenta i że to była absolutnie w rozumieniu Macierewicza czy z punktu widzenia Macierewicza uprawniona hipoteza, że katastrofa nie była katastrofą, tylko zamachem. No i wreszcie wojna w Ukrainie też tchnęła niejako nowe życie w te upiorne, ponure teorie spiskowe. No bo skoro Putin mógł mordować i morduje Ukraińców tysiącami, no to jaki problem dla niego zabić polskiego prezydenta? Tak, ale co najważniejsze i na co mało kto zwraca uwagę, zresztą też doszedłem do tej refleksji całkiem niedawno. Katastrofa smoleńska, PiS, który ma patriotyczne hasła na sztandarach wypisane codziennie właściwie, aż ręce ma po łokcie unurzane w sprayu, który mi te hasła wypisuje. Swoją szaloną, zupełnie irracjonalną narracją smoleńską, miesięcznicami, kwartalnicami, rocznicami, spędami smoleńskimi, wieczornicami smoleńskimi, mszami smoleńskimi i tak dalej. No proszę Państwa, PiS przykrył absolutnie rzecz, jedną z najbardziej tragicznych w dziejach historii, w dziejach Polski, w historii świata. Coś, co w cywilizowanej Europie do dziś się chyba nie zdarzyło. Nawet w Ukrainie. Czyli mord katyński. Mord katyński, który był ewenementem dlatego, że kilkanaście tysięcy jeńców wojennych,
którym należała się ochrona prawna, zostało z zimną krwią zabitych, zamordowanych. Części z nich nadal nie odnaleziono. Tak, ja tu dodam, że nikt z nas nie chce w żaden sposób pomniejszać potworności hitleryzmu, ale nawet hitlerowcy nie mordowali w ten sposób jeńców wojennych. No, zdarzało się, że mordowali jeńców wojennych, ale nie na taką skalę. Przeważnie jakoś się trzymali konwencji międzynarodowych nakazujących jeńców wojennych chronić. Także oczywiście teraz wojna w Ukrainie to wszystko każe na to wszystko patrzeć inaczej, ale nawet podczas wojny w Ukrainie nie słyszymy, słyszymy o zbrodniach popełnianych na ludności cywilnej, strasznych zbrodniach, ale mało słyszymy o zbrodniach popełnianych na żołnierzach. Rzeczywiście Katyń był takim, no czymś rzeczywiście, nie chcę oczywiście być odebrany jako ktoś, kto licytuje tutaj i znowu z drugiej strony się stroi, bo jest mi to absolutnie obce w szaty cierpiętnicze jakieś, ale to są fakty historyczne, to są fakty, które zostały udowodnione, zbadane. I teraz zauważcie Państwo, zbrodnia katyńska już się nie liczy właściwie. Już nikt o tym nie pamięta. Mówi się o tylko zbrodni, czy o katastrofie, czy o zamachu smoleńskim. Mówi się o zbrodni smoleńskiej, chociaż to akurat nie była zbrodnia. Jest to o tyle też tragiczne, że to szaleństwo, to pisowskie szaleństwo, które raczej szaleństwem nie jest, pozwala też Rosji, co Rosja zresztą robi, pozwala też Rosji niszczyć prawdę o Katyniu, bo nikt sobie już dzisiaj nie zaprząta głowy czymś, co kiedyś byłoby skandalem na skalę światową, czy europejską na pewno. Mianowicie tym, że Rosjanie zaczęli podważać swoją odpowiedzialność za Katyń, za zbrodnie popełnione. No Katyń jest tu oczywiście hasłem, bo to nie tylko w Katyniu mordowano, ale w Twerze, także w Charkowie, prawdopodobnie w Mińsku, i to właśnie mam na myśli tych żołnierzy, funkcjonariuszy czy urzędników, którzy zostali zamordowani prawdopodobnie w Mińsku białoruskim. Ich nazwiska figurują na tak zwanej białoruskiej liście katyńskiej. Kilka tysięcy osób, o których pochówku nie wiemy, których pochówków, miejsca spoczynku nie znamy. Prawdopodobnie są to podmińskie kuropaty, ale to tylko, możemy mówić, prawdopodobnie. Przez lata nie udało się tego ustalić. Nie dość, że PiS nie próbuje tego ustalić, to jeszcze w ogóle przechodzi właściwie do porządku dziennego nad tym, że Rosjanie w 2018 roku bodaj zdemontowali tablicę upamiętniającą mord popełniony na polskich oficerach w Twerze. Te tablice wisiały na budynku dawnej siedziby NKWD, którego to budynku piwnicach strzałem w tył głowy mordowano polskich obywateli, polskich żołnierzy. PiS woli czcić kłamliwą rocznicę smoleńską, w której, proszę pamiętać, oczywiście to była wielka tragedia, ale patrząc na to, chociażby na proporcje, trudno ją mierzyć, porównywać do tragedii katyńskiej, która ciągnęła za sobą, czyli z którą wiązało się trwające rzeczywiście dziesiątki lat kłamstwo polegające na tym, że Rosjanie, Sowieci próbowali wmówić nam, obywatelom, także poprzez swoich współpracowników w Polsce, że to zrobili Niemcy. I nikt się nie ujął za tą prawdą, która była zamknięta niejako, zapisana na tych tablicach na budynku, na twerskim budynku dawnej siedzibie NKWD, bo PiS woli siać teorie smoleńskie.
PiS nie upomina się o zwrot wraku. PiS nie ma, nie pracuje, czy nie pracował na rzecz tego, żeby w Smoleńsku powstał porządny pomnik upamiętniający katastrofę smoleńską. PiS ma to gdzieś. Woli stawiać pomniki w Polsce, woli wygadywać brednie o zamachu, woli szykanować ludzi, którzy tym kłamstwom chcą powiedzieć stop, którzy protestują, którzy w różny sposób okazują swoje niezadowolenie, niż kultywować prawdę o Katyniu, niż doprowadzić do tego, żeby w Smoleńsku na miejscu katastrofy stanął chociażby nieduży pomnik. Minęło 12 lat, a tam wciąż właściwie jest. Nie, oni wolą mieć pomnik. Krzyż polowy. Pomnik smoleński w każdym mieście, bo w Polsce, bo on jest im potrzebny do robienia polityki w Polsce. Natomiast to, co się faktycznie tam zdarzyło, pod Smoleńskiem nikogo nie obchodzi. No może Jarosław Kaczyński się zasmucił, bo tracąc brata stracił ważnego politycznego sojusznika, ale jak wiemy, traktuje to instrumentalnie, odgrywa przed nami taką smutną komedię. Wyciąga Smoleńsk z szuflady, kiedy mu pasuje, albo chowa Smoleńsk i udaje, że Smoleńska nigdy nie było, kiedy mu to nie pasuje. Potrafił zaraz po katastrofie smoleńskiej wygłosić przejmujące przemówienie o tym, jak bardzo kocha Rosjan i że jego brat byłby z Putinem na Placu Czerwonym, przyjmowałby defiladę zwycięstwa, gdyby doleciał, gdyby przeżył, a zaraz potem potrafił przejąć te szerzone przez Rosję pozornie antyrosyjskie teorie spiskowe smoleńskie. My mówimy o ludziach, dla których nie liczą się fakty jakiekolwiek, nawet tak tragiczne, tylko dla nich się liczy wyłącznie ich interes polityczny i tu są gotowi podpisać nawet pakt z szatanem. Mnie jeszcze w tej książce uderzyło, kiedy ją czytałem, w tej książce Kłamstwo smoleńskie, uderzył mnie taki kult bohatera, który wszystko się rozpada, ale nagle w ostatniej chwili przychodzi bohater, jakiś pilot rozpadającym się samolotem cudownie ląduje, udaje mu się uratować życie pasażerów i nikt już nie pamięta, że samolot się rozpadał, że nie powinien latać, tylko jest kult tego bohatera. I tym się przykrywa kompletne lekceważenie procedur, zasad, logiki, elementarnego porządku. I tak się zastanawiam, czy nie można tego, czy podobne zjawiska nie występowały też w naszych służbach specjalnych, w naszym kontrwywiadzie. No bo kiedy patrzymy, z jaką łatwością partia rosyjska, prorosyjska, która się tylko przypudrowała antyrosyjską retoryką, przejęła nasz kraj i prowadzi go na wschód, jak to się stało łatwo, to można zacząć się bać, że również podobnie było w naszych służbach specjalnych. Ja zgodzę się oczywiście z tobą, ale chciałem zwrócić jeszcze na jeden wątek, który poruszamy w książce, to znaczy wątek szykan. Absolutnie bezprecedensowych szykan, które odczuli, którym zostali poddani członkowie komisji Millera. Ktoś, kto trochę czytał o czasach radzieckich, o tym, jak działało nie tylko tam KGB, ale jak działało nie tylko służby specjalne, ale jak działało tamtejsze państwo, no to właśnie doskonale wie, jak tamta władza, czy nawet władza, może władza komunistyczna w Polsce już nie tak po latach 50. to wiedzą wszyscy, jak ci, którzy pamiętają te czasy albo czytali o tamtych czasach, jak szykanują, do czego są zdolni, czy byli zdolni komuniści. I
Po tym, jak PiS doszedł do władzy w 2015 roku według tych najlepszych, można powiedzieć, czekistowskich wzorców, poddawano szykanom, poniżano tych, którzy ustalili w sposób niepodważalny, bo nikt, nawet Macierewicz przez 12 lat nie podważył, nie pokazał żadnego dowodu, który by podważał to, co ustalili ci ludzie z Komisji Millera, a których zwalniano z pracy, których przenoszono do garnizonów na drugi koniec Polski, wybitnych specjalistów, lekarzy, pilotów, przenoszono do tak zwanych zielonych garnizonów lekarzy, psychologów czy psychiatrów. Psychiatrom kazano jeździć czołgami, pilotów uziemiano, zabraniano im latania, zabraniano szkolenia, choć byli wybitnymi specjalistami. Macieja Laska, obecny nadal minister infrastruktury, który powinien się za to wstydzić do końca życia, traktował w sposób urągający godności ministerstwa i urzędu, który sprawuje, nie wypłacając mu delegacji, wstrzymując mu delegację, choć jako przewodniczący komisji powinien jeździć za granicę na spotkania różnych gremiów, nie chciał mu refundować wyjazdów na miejsca wypadków, i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy niesamowitej małości. Hańbiące, tak. Państwo, ponieważ ci ludzie reprezentują, czy nam się podoba, czy nie, państwo polskie. No właśnie. Też do tego się odnosimy. Te szykany spadły w sposób taki, powiedziałbym, zamierzony, zaplanowany i taki zimny i wyrachowany. Właściwie wszyscy, którzy pracowali w Komisji Millera, którzy pozostali na stanowiskach państwowych z chwilą dojścia PiS-u do władzy, zostali poddani tym szykanom. Także to też trzeba o tym pamiętać, że w imię kłamliwych teorii mszczono się na ludziach, którzy mieli nie tylko odwagę, bo to trudno mówić odwagę, wypełniali swoje obowiązki. No właśnie. Po raz kolejny podeptano państwo polskie w ten sposób. Można powiedzieć, że tak samo jak szykanowano AK-owców, też nie chcę górnolotnych słów tu używać i zbyt daleko idących porównań, ale absolutnie oprócz więzień czy długoletnich więzień, czy kar śmierci, absolutnie sposób, w jaki szykanowano członków Komisji Millera, nie różni się od tego, w jaki sposób postępowano z ludźmi niepopierającymi komunistycznej władzy w czasach stalinowskich. Bo później co najwyżej wyrzucano z pracy, tak, nie pozwalano znaleźć pracy i tak dalej. Ale to jest też to, czego doświadczyli ci ludzie z Komisji Millera, ci eksperci, ci piloci, inżynierowie. Więc próbowano ich przekupywać, próbowano im łamać kręgosłupy. Rzeczy absolutnie skandaliczne. Też właśnie zrobiono to w sposób, jaki jednoznacznie się kojarzy z czasami dawno minionymi. Tak, tak. No bo może nie przed 54 rokiem, ale po 54 roku to właśnie tak raczej zadręczano lub zastraszano tych AK-owców, których wcześniej nie zabito lub nie wsadzono do więzienia. To mało pocieszająca konkluzja. Myślę, że jesteśmy gdzieś między 54 a 55 rokiem. Konkluzja czytelna dla tych, którzy znają historię PRL. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również. Będziemy do tych tematów jeszcze wracać. Był z nami Grzegorz Rzeczkowski, autor książki Kłamstwo Smoleńskie. Do zobaczenia. Książkę polecamy. Jeszcze nie ma jej w księgarniach, ale za parę dni już powinna być. I jest z nami również senator Krzysztof Brejza.
Tak, udało się połączyć. Dobry wieczór, panie senatorze. Nie słyszymy, jest jakiś kłopot z mikrofonem. Spróbujmy. O, chyba teraz będzie lepiej. O, udało dobry się. Dobry wieczór, tak? Panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Słychać doskonale. Panie senatorze, ja się zajmowałem sprawą afery, której pan też padł ofiarą, afery Pegasusa, czyli systemu szpiegowskiego do podsłuchiwania przeciwników, wynalezionego przez służby i naukowców Izraela, stosowanego przez PiS. Zajmowałem się tą sprawą głównie z przyczyn kontrwywiadowczych, ponieważ tak się składa, że Pegasusa na użytek PiS, na użytek służb PiS wdrażała w Polsce spółka Matic, związana z dawną komunistyczną służbą bezpieczeństwa i z Rosją. Niemniej inny poważny niepokój się pojawił, kiedy zajmowałem się tą sprawą, bo kolejne źródła mówiły mi, że głównym celem podsłuchiwania pana albo na przykład podsłuchiwania innego polityka Platformy Obywatelskiej Sławomira Nowaka, że głównym celem było nawet nie zniszczenie was, znajdowanie materiałów kompromitujących, niszczenie i tak dalej. To był jeden z ważniejszych celów, ale jednak głównym celem było to, żeby podsłuchiwać wasze rozmowy jako członków sztabów wyborczych. Bo Sławomir Nowak był doradcą sztabu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a pan kierował sztabem wyborczym podczas wyborów parlamentarnych. I to rodzi pytanie, czy wygrana w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, którą PiS osiągnął tymi nielegalnymi metodami, czy ta wygrana jest legalna? I czy my w ogóle powinniśmy uznawać wynik tych wyborów? Panie redaktorze, to jest oczywiście do ustalenia w przyszłości przez komisję śledczą. Niech wypowiedzą się eksperci. Niech, zresztą eksperci już się wypowiedzieli. Zacytuję pana profesora Adama Strzembosza, który powiedział, że gdyby Sąd Najwyższy wiedział wcześniej o użyciu tej cyberbroni przeciwko sztabowi Komitetu Koalicji Obywatelskiej, to Sąd Najwyższy powinien uznać, że wybory powinny być unieważnione. To jest stanowisko profesora Adama Strzembosza, wielkiego autorytetu, osoby, która zna się na prawie wyborczym. Drugi głos, bardzo istotny, to jest głos też byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana Hermelińskiego, który stwierdził, że te wybory nie były przeprowadzone w sposób uczciwy. I teraz do czego doszło? No, doszło do rozegrania wyborów przez służby specjalne. Tak? I dlatego powinniśmy o tym mówić. Cieszę się, że działa komisja senacka, cieszę się, że działa komisja w Parlamencie Europejskim, tak żeby Polacy mieli świadomość, że kolejne wybory mogą być również rozegrane przez służby. Jeżeli ta świadomość będzie, jeżeli takie informacje przez pana redaktora również będą nagłaśniane i wolne media, temat Pegasusa, temat zniekształcenia wyników będą nagłaśniały, to jestem pewien, że oni będą mieli problem, żeby posunąć się znowu do takiej podłości. Bo w czym rzecz? Oni w 2019 roku mieli zapewnienie z NSO, że sprawa nie wyjdzie, technika poszła do przodu i sprawa wyszła. Ja trochę wcześniej miałem przeczucie, że byłem atakowany Pegasusem i w zasadzie wszystkie karty na stół wyłożyła mi telewizja tak zwana rządowa, tak zwana publiczna. Znaczy, wcześniej już wiedziałem, że doszło do zdobycia starych moich SMS-ów sprzed wielu, wielu lat. W 2021 udało mi się uruchomić telefon, odtworzyłem, porównałem to, co było publikowane w telewizji rządowej w trakcie kampanii. Okazało się, że to było sfałszowane, zmanipulowane. I już przed tym raportem Citizen Lab z grudnia, już w sierpniu kierowałem pozew przeciwko telewizji,
I dosłownie dzień przed tym, jak agencja amerykańska 23 grudnia podała, że sztab był, że jako szef sztabu i sztab był zaatakowany Pegasusem, to dzień wcześniej, 22 grudnia, wygrałem postępowanie zabezpieczające z TVP w sprawie publikowania fałszywych SMS-ów. Także te informacje już wcześniej były i też proszę mi uwierzyć, z żoną, która prowadzi mi wszystkie sprawy, mamy tych spraw około 12, to są sprawy i cywilne, i sprawy karne. Podejmujemy wszystkie działania, żeby te sprawy niezwykłej intrygi, bo atak na mnie jako szefa sztabu był naprawdę wielopoziomową intrygą, zaangażowaniem milionów złotych, bo przy okazji podsłuchiwany był mój ojciec Pegasusem, włamywano mu się do telefonu, przesyłając fałszywe SMS-y i moja asystentka, dyrektor biura, której też wysyłano fałszywe SMS-y. No, służby podstrzywały się na przykład pod Platformę Obywatelską albo pod sklepy jakieś, różne firmy. To po prostu rzecz niespotykana i ilość energii, które służby poświęciły w prześwietlenie mnie w tym 2019 roku i w próbę znalezienia, tak jak pan zwrócił uwagę, czegokolwiek kompromitującego, chociaż takiej drobiny, którą mogliby do mnie przyczepić, ilość energii jest porażająca. Oni użyli około 4-5 milionów złotych publicznych pieniędzy. To było kilkadziesiąt osób zaangażowanych na różnych szczeblach. Paweł Wojtunik ujawnił, że w ostatnich miesiącach część ludzi z CBA odpowiedzialna za te nielegalne działania się ewakuowała, między innymi do spółek Skarbu Państwa. Zresztą wcześniej pan Bejda poszedł przecież do PZU, a prokurator krajowy w czasie, kiedy wybuchała afera Pegasusa, prokurator krajowy znalazł się w Trybunale Konstytucyjnym. No to jest znak. Ci, którzy są wyżej postawieni, którzy mogą się dziś rozlokować, to przeskakują, ale jestem pewien, że sprawiedliwość ich dosięgnie. I tym razem taka sprawiedliwość, że nie będzie tej złotej karty wychodzić z więzienia, takiej przełamanej jeszcze, bo takiej też, do której trzeba będzie wrócić, tak? To ułaskawienie było też nielegalne, to ta sprawa jest zawieszona. To też są ci sami ludzie gdzieś. Przecież pan dobrze wie, o czym mówimy. Nie, ja wiem, ja znam tę sprawę, tyle że do niedawna byłem przekonany, że to był jeden z wielu czynników, które pozwoliły PiS-owi nieuczciwie wygrać wybory. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznaje, że ostatnie wybory prezydenckie były nieuczciwe ze względu na gigantyczną przewagę medialną, jaką PiS już wtedy zdobył. Teraz ta przewaga jest jeszcze większa po zakupie mediów lokalnych przez Orlen. Więc jakby tu powiedzieć, pławimy się ogólnie w nieuczciwości, ale z moich rozmów ze źródłami wynikało, że PiS przywiązywał do podsłuchiwania pana, do podsłuchiwania Nowaka, do podsłuchiwania sztabów wyborczych przywiązywał ogromną wagę, większą niż sądziłem. Oni się naprawdę bali tego, co wy możecie w tych sztabach wymyślić i chcieli jak najszybciej o tym wiedzieć, i jak najszybciej środki zaradcze podejmować. Chcieli ustalić, kto ma zdolności przywódcze w tych sztabach, kto i jest inicjatorem akcji, kto wymyśla nowe rzeczy, kto ma pomysły, i takie osoby chcieli uderzyć jak najmocniej. No i można się tego oczywiście wszystkiego byłoby po PiS-ie spodziewać, ale kiedy taki obraz zaczyna się malować ze wszystkimi detalami, to jednak ten obraz jest dosyć przerażający. Kiedy się widzi, jak ci ludzie funkcjonują, co są gotowi zrobić, jak bardzo są zdeterminowani i przemyślni w tym, żeby utrzymywać w Polsce tyranię pod pozorami demokracji, demokracji wyborczej. Ale dla mnie kluczowe pytanie tutaj jest takie, co my z tym teraz możemy zrobić, bo rozmawiałem o tym z osobami, które bardzo cenię, między innymi z moją żoną, która jest też ekspertką od polityki, no raczej międzynarodowej, ale też bardzo się interesuje tym wszystkim. I ona zadała takie pytanie, skoro wiemy, że wybory zostały zmanipulowane, skoro wiemy, że są nielegalne, to dlaczego opozycja nie zaczyna każdego
opozycyjni politycy nie zaczynają każdego swojego przemówienia od tego, że żyjemy w kraju, w którym sfałszowano wybory, w kraju, w którym władza fałszuje wszystko. Fałszuje informacje, fałszuje wybory, teraz także fałszuje nam pieniądze, bo one w sposób lawinowy tracą wartość. Dlaczego, jakie formy bojkotu wobec tego państwa możemy zastosować? O, pozdrawiam synka, bo widzę, że przybiegł. Podbiegł młody i chce cię przytulić. Zapomniał, przepraszam, najmocniej. Wracamy. Nie, nie. Jesteśmy sami akurat i dobra, przepraszam emocje. Nie, nie, dobra. Nie, tulenie dzieci to bardzo dobra rzecz, popieramy w Resecie Obywatelskim. Wszystko dla nich przecież robimy, o to chodzi. Szanowni Państwo, wybory były niezgodne z wszelkimi standardami, wiemy o tym. Nie były rzetelne, nie zapewniono równego uczestnictwa komitetów wyborczych. Tak? Znaczy, jeżeli sztab został zaatakowany Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku, kampanią, którą podliczyliśmy z moją z kolei żoną, która prowadzi tę sprawę, kampanię, oni wydali 20 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego, ja mam zgrane tych 500 czy 600 materiałów, w dyskredytowanie tak naprawdę sztabu kłamstwami, pomówieniami. Nie było neutralności, nie było neutralności państwa. Służby zamieniły się w Państwową Komisję Wyborczą w pewnym momencie. Tak? To znaczy było widać, że rolę PKW przejęli koordynatorzy służb. To jest niesamowite. Ja mam status pokrzywdzonego w śledztwie. O ile pani prokurator Wrzosek, oni byli na tyle bezstrzelni, że odmówili wszczęcia. U mnie się ugięli, wszczęli śledztwo po 3 miesiącach. Zresztą sami przyznali się do bezczynności po naszej skardze. I teraz mija śledztwo, mijałem 3 miesiące i nie robią nic w tej sprawie. Co należy robić? No, należy o tym mówić jak najgłośniej. Tego nam nikt nie zabroni. Ja w każdym programie, proszę mi uwierzyć, prześledzić te ostatnie też programy w ostatnich dniach, tygodniach, ja zaczynam wystąpienie i też przypominam to, co miało miejsce w kampanii w 2019 roku. I przypominam i mówię też o tym, że to są standardy putinowskie. Przecież w 2016 roku, szanowni państwo, Nawalnego, Rosja 1, kanał rządowy telewizji rosyjskiej, tak samo zaatakował sfałszowaną korespondencją, wykradzioną przez służby, manipulowaną. To są te same standardy, to jest powielenie tego. No ja złożyłem skargę do Rady Etyki Mediów, nawet Rada Etyki Mediów przyznała, że to, co zrobiła TVP, telewizja rządowa, to było powielenie działań Służby Bezpieczeństwa z lat 80. czy 70. Także mówmy o tym, bo im głośniej będzie o tej sprawie Pegasusa, o tym, jak daleko oni, ile przestępstw popełnili przeciwko nie tylko mnie, sztabowi, ale przeciwko wyborom, tym bardziej będą się wahać, żeby wejść na tę drogę w kolejnych wyborach, bo społeczeństwo będzie uświadomione, że to będzie kolejna prowokacja już wtedy. Ja się obawiam, że te informacje docierają niestety do tylko tej części społeczeństwa, która jest przeciwna PiS, a i ona jest często tak zawalona nieustannym napływem nowych informacji, że się w tym gubi. Myślę, że powinniśmy bardzo mocno komunikować, że wybory były nielegalne i myślę, że powinniśmy zrobić coś, pokazać, że nie uznajemy tych wyborów i stawić jakiś opór temu nielegalnemu rządowi, bo mamy nielegalny rząd i nielegalnego prezydenta. Są różne formy protestu, które w różnych krajach w podobnych sytuacjach były rozważane, na przykład był tak zwany strajk fiskalny proponowany, czyli żeby nie płacić podatków, tylko to jest coś, co trzeba zrobić masowo, no bo jeśli pan i ja to zrobimy, to się skończy tylko tym, że przyjdzie do nas komornik, prawda? Czy myślał pan o tym, jak można to zakomunikować najwyraziście i jak można tutaj sprzeciwić się działaniom nielegalnych struktur, które siedzą nam na karku i rządzą naszym państwem? No to jest mafia, tak działa mafia. Tak Putin, jego oligarchia przejmowała Rosję. No to są te same metody, tak jak pan mówi. Wygrałem w pierwszej instancji sprawę ostatnio o kłamstwa,
z jedną z gazet należących do Bajtka, tak? Bo też pamiętajmy, że oni przejęli gazety lokalne i te gazety, które były niegdyś takim źródłem informacji regionalnej, w miarę obiektywnym, nie angażowały się po żadnej stronie sporu politycznego, no teraz coraz bardziej zamieniają się w takie pałki polityczne. I proszę sobie wyobrazić, że w pierwszej instancji w sprawie kłamstw, nieprawd z nimi wygrałem. Wygrałem z TVP postępowanie zabezpieczające. Spraw mam około 10 czy 11 i to są sprawy sądowe, które dotyczą w całości Pegasusa. Albo intrygi, która pozwoliła im na użycie tej cyberbroni, czyli kłamstw, pomówień, ludzi też związanych z aparatem PiS-u, chciałbym też powiedzieć, to wszystko wyjdzie niebawem. Czy to były źródła do tego Pegasusa? Zresztą w tej sprawie też pojawiają się bardzo dobrze znajomi Zbigniewa Ziobry w tym postępowaniu, w którym mnie atakowano cyberbronią. Wiem, że w tym postępowaniu przesłuchiwani byli ludzie, którzy bardzo dobrze znają Ziobrę, wręcz działają z nim w Solidarnej Polsce. To jest intryga niesamowita, nadająca się na jakiś film fabularny. Jestem pewien, że kiedyś taki film co najmniej dokumentalny powstanie. Czyli kilka spraw mamy dotyczących źródeł. W jakiś sposób pomówieniami, kłamstwami próbowano mnie wszyć w jakieś postępowanie. I mamy też efekty. No, jednym z efektów to jest ta sprawa właśnie o fałszowanie korespondencji i włamanie do telefonu. To jest druga z kolei sprawa karna, czyli cywilna TVP i karna, w której jestem pokrzywdzony w Ostrowie Wielkopolskim. Także proszę mi uwierzyć, że ja korzystam z wszystkich prawem przewidzianych metod i z pozwów i z prywatnych aktów oskarżenia i zawiadomień do prokuratury. Prowadzę swoją taką małą prywatną komisję śledczą, tak? Też gromadzę materiały i jest na ten temat i weryfikuję i źródła Pegasusa, czyli te pomówienia, taką perfidną intrygę uszytą przy udziale ludzi PiS i efekty. I jestem pewien, że będzie to sprawa przebijająca aferę gruntową, kiedy będzie opisana. I pan redaktor sam chwyci się za głowę, kiedy pozna meandry, w jaki sposób był u źródeł użycia tej cyberbroni wymierzonej w wybory i jakie były efekty, jaka była perfidia z tą korespondencją chociażby, czyli atak w 2019 roku. Po co to jest? No, rozmawiajmy o tym i naświetlajmy to, bo prokuratura jest bezradna. No, oni nie są w stanie tego zrobić, bo musieliby sami siebie ścigać za Pegasusa. No wiadomo, że Ziobro sam nie będzie siebie i swoich ludzi ścigać, nie? Życzę powodzenia i wierzę, że się uda, ponieważ widzę niezwykłą determinację pana senatora. Prawda zawsze zwycięża. Te młyny prawdy i sprawiedliwości mielą powoli, ale zawsze sprawiedliwie. To sprawiedliwe to jest najpiękniejsze, że jest o co walczyć. Jest o co walczyć. Bardzo dziękuję. Będziemy się jeszcze odzywać. Bardzo dziękuję, że przyjął pan dzisiaj nasze zaproszenie. Będziemy jeszcze zapraszać. Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrowienia serdeczne. Na razie. Dzięki. Ja również pozdrawiam serdecznie pana senatora, a was jeszcze nie pozdrawiam, bo jeszcze się nie żegnamy, chociaż w sumie mogę was też pozdrowić, ponieważ żegnamy się, ale tylko na bardzo krótką chwilę, bo będzie teraz mała przerwa muzyczna, a ja w tym czasie zapalę światło, bo już zrobiło się ciemno. Także po krótkiej przerwie muzycznej, o którą proszę naszą dzielną realizatorkę Angelę, której bardzo dziękuję, jak również Kornelowi, dzielnemu nadrealizatorowi, który jej pomaga. Po krótkiej przerwie muzycznej zaraz do was wrócę już z zapalonym światłem. Thank you.
Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór. Wieczór już jest, więc zapaliłem światło, bo się faktycznie robiło trochę ciemno. Podczas kiedy rozmawiałem z senatorem Brejzą, słońce zaszło. Kochani, porozmawiamy teraz o czymś bardzo, bardzo poważnym, o czymś, co jest niemal kompletnie ignorowane przez media. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu informowałem o tym, że paliwo jądrowe z Rosji przelatuje nad Polską do Węgier, ponieważ Węgrzy nadal kupują paliwo jądrowe w Rosji, a Polska pozwala Rosjanom, mimo zakazu przelotów dla rosyjskich samolotów, to jednak rosyjskim samolotom wiozącym paliwo jądrowe pozwala się nad Polską latać. I nie tylko im. Zacznijmy od tego, i tutaj poproszę naszą dzielną realizatorkę Angelę o skan numer 2 przygotowany na dzisiaj. Zacznijmy od tego, że wśród nielicznych mediów, które o sprawie informowały, Gazeta.pl poinformowała, portal Gazeta.pl poinformował, że samolot rosyjskich lotniczych linii transportowych przeleciał nad Polską mimo ogólnego zakazu lotów z terenu Federacji Rosyjskiej nad naszym terytorium. Urząd Lotnictwa Cywilnego zezwolił na to na prośbę Słowaków. To był samolot cargo z zasobami krytycznymi dla infrastruktury elektrowni w Słowacji, poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zapamiętajmy tę nazwę, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Poproszę o skan numer 3, to jest dalszy ciąg artykułu portalu Gazeta.pl. O tak, to jest skan numer 3, gdzie czytamy, że mimo zakazu w poniedziałek rano nad Polską przeleciał IU-76 linii Wołga Dniepr Airlines, informował o tym serwis branżowy Flight Radar. Samolot wleciał w polską przestrzeń powietrzną w okolicach Suwałk, a następnie leciał nad Warszawą i Krakowem, by wylądować w Bratysławie. No dobrze, i co ten samolot, który leciał nad Suwałkami, Warszawą, Krakowem ze sobą wiózł? Poproszę o skan numer 4, to będzie dalszy ciąg tego artykułu. Artykuł portalu Gazeta.pl. Jeszcze się widzę, nam nie załadował ten skan numer 4. O, udało się. Tutaj mamy tę mapkę przelotu, widzimy i widzimy zacytowany przez Gazetę.pl słowacki portal e-dennikn.sk, dennikn.sk, gdzie czytamy, że do Słowacji przyleciał rosyjski samolot z jądrowym paliwem dla elektrowni. Czyli to był znowu przelot samolotu wiozącego materiały rozszczepialne nad Polską. No i czy jest prawdą, że Urząd Lotnictwa Cywilnego to zaakceptował? No, odpowiedź znalazłem na oficjalnym koncie twitterowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, również w innych publikacjach, ale myślę, że najlepiej to widać na oficjalnym Twitterze Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Poproszę o skan numer 5. Tak, to jest Twitter Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Czytamy tutaj, nawet jest, proszę Państwa, wykrzyknik, ważne. Dzisiejszy lot z Federacji Rosyjskiej przez Polskę na Słowację był przeprowadzony na prośbę strony słowackiej i uzyskał stosowne zgody. Czyli no, pozwalamy Rosjanom latać z materiałami rozszczepialnymi nad Polską, ale to nie my tego chcemy, to Słowacy, co złego to nie my, mówi nam Urząd Lotnictwa Cywilnego. I na dole dodaje, to był samolot cargo z zasobami krytycznymi dla infrastruktury elektrowni w Słowacji. Czyli jak widać, również Słowacy zasilają Putina, zasilają jego reżim, kupując od niego paliwo jądrowe dla swoich elektrowni atomowych. No może trochę przesadziłem, mówiąc, że o sprawie się informuje mało. O sprawie się informuje się zbyt mało, moim zdaniem, i z pewnym opóźnieniem, bo o ile pamiętam, Onet opublikował pierwsze wiadomości na ten temat
dwa tygodnie po tym, jak ja o niej tutaj wam opowiedziałem w Dochodzeniu Prawdy. Więc tutaj gdybym był złośliwy, to bym powiedział, chcecie wiedzieć, co będzie w Onecie za dwa tygodnie, oglądajcie Dochodzenie Prawdy. No ale nie będę się wyzłośliwiał, bo sprawa jest poważna. Wirtualna Polska również wspomniała o tej sprawie, ale przede wszystkim wspomniała o tym, że wybuchła awantura w Sejmie, bo posłowie opozycji akurat w tym przypadku byli czujni. Poproszę o skan numer 6. To jest, mamy już, jak widzę, skan numer 6. To jest fragment artykułu Wirtualnej Polski zatytułowanego Awantura w Sejmie, dlaczego poszliście na rękę Putinowi. Czytamy tutaj, że sporo emocji wywołało pytanie o wydanie zgody na przeloty rosyjskich samolotów nad terytorium Polski na Węgry. To kolejny pokaz politycznej schizofrenii w wykonaniu ekipy PiS. Nie pytamy, czy to był wyjątek, ale dlaczego się zgodziliście i znów poszliście na rękę Putinowi, pytał opozycyjny poseł Marcin Kierwiński. No i podczas tego posiedzenia Sejmu ważną rolę odegrał Maciej Lasek, współautor książki, o której mówiliśmy dzisiaj na początku tej audycji. Poproszę o skan numer 7. Pytanie o przelot rosyjskich samolotów na Węgry skierował poseł Platformy Obywatelskiej Maciej Lasek. Podkreślił, że od 64 dni trwa napaść Rosji na Ukrainę, a cały demokratyczny świat wprowadza sankcje, by nie finansować zbrodni rosyjskich żołnierzy na ludności Ukrainy. I w tym czasie, cytuję Laska, w tym czasie, powiedział poseł Lasek, jest to zupełnie niezrozumiałe, polski rząd wydaje zgodę, by Rosjanie przewozili nad naszym terytorium paliwo do rozbudowanej przez rosyjski koncern Rosatom elektrowni atomowej na Węgrzech. Tych samych Węgrzech, których rząd nie zgadza się na sankcje energetyczne wobec Rosji, nie przekazuje broni Ukrainie, a nawet nie zgadza się na jej transport nad swoim terytorium. I Lasek powiedział jeszcze więcej istotnych rzeczy, dlatego poproszę o skan numer 8. To będzie dalszy ciąg tego artykułu, w którym jest cytowany poseł Lasek. I on tutaj mówi tak. On pyta, jaka jest korzyść dla Polski i dla Ukrainy, którą wspieramy? Jaka w tym jest korzyść dla Polski i dla Ukrainy, którą wspieramy? Orban jest chyba najbliższym sojusznikiem Putina w Europie, a państwo pozwalacie, aby ruble płacone za rosyjskie paliwo jądrowe finansowały tę wojnę. Dlaczego Urząd Lotnictwa Cywilnego rekomendował wydanie zgody na te przewozy? Miesiącami nie znajdowaliście czasu, ażeby zagwarantować bezpieczeństwo na polskim niebie, ale znaleźliście czas, aby wesprzeć Orbana. Dlaczego? Tak pytał poseł Lasek. Bardzo, bardzo dobre pytania. Kto tutaj jakby bronił stanowiska rządu, kto próbował wytłumaczyć ten skandal? No, minister infrastruktury Adamczyk, którego widzieliśmy już na jednym z poprzednich skanów, i co powiedział minister infrastruktury Adamczyk, żeby ten skandal jakoś spróbować wytłumaczyć czy też wybielić. Poproszę o skan numer 9. To nadal jest kolejny fragment artykułu z Wirtualnej Polski. Minister Adamczyk powiedział, należy zauważyć, że to Węgry wystąpiły o zgodę na przelot nad Polską tych samolotów. Węgry wystąpiły o zgodę na przelot nad Polską tych samolotów, czyli znowu to nie my, to Węgrzy. Myśmy się wprawdzie zgodzili, ale to źli Węgrzy nas namówili. Co złego, to nie my. I dalej cytuję ministra. Podkreślono wówczas, że ten przewóz ma charakter wyjątkowy, ponieważ jest niezwykle ważny dla utrzymania bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej oraz dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw dla węgierskiego konsumenta. No, argument o bezpieczeństwie pracy elektrowni jądrowej brzmi dość sensownie, aczkolwiek ja Węgrom, którzy w ten sposób tłumaczą swoją chęć utrzymywania związków polityczno-biznesowych, no bo wspólna elektrownia atomowa to nie tylko biznes, to także polityka.
nie wierzę Węgrom, kiedy tłumaczą z względami bezpieczeństwa swoją chęć utrzymywania takich więzi z Rosją. Widzieliśmy, że ta chęć, ta wola polityczna, żeby współdziałać z Rosją, jest na Węgrzech tak potężna, że sprzeciwia również rzeczom takim jak oczywistość, logika i prawda. Mówię tu o węgierskim rządzie. No a zupełnie mnie już rozczulił minister Adamczyk, kiedy pochylił się nad dolą węgierskiego konsumenta. My mamy się troszczyć o węgierskiego konsumenta, kiedy ukraińscy obywatele, cywile, dzieci, kobiety, seniorzy są mordowani w sposób potworny. Kiedy wyłapuje się na terenach okupowanych, wyłapuje się dziennikarzy, aktywistów, polityków, naukowców, nauczycieli i się ich morduje albo wywozi do Rosji, żeby zniszczyć ukraiński naród, niszcząc jego elity, te prawdziwe elity, te najbardziej zapracowane, te które tworzą, te, które najwięcej z siebie dały w tworzeniu ukraińskiego narodu, bo tutaj, prawda, kiedy mówię elity, to nie mam na myśli jakichś oligarchów. Dla mnie elitą jest nauczycielka, która jest zarobiona, żeby dać nowemu pokoleniu dostęp do kultury, do racjonalnego myślenia, do wiedzy. Dla mnie elitą jest dziennikarz lub aktywista, który walczy o prawdę. I takich ludzi Rosjanie mordują. Mordują też, jak wiemy, również noworodki, kobiety rodzące, znęcają się potwornie nad jeńcami wojennymi. I ja w tej sytuacji, kiedy mam to wszystko przed oczyma, my, kiedy mamy to wszystko przed oczyma, mamy, proszę Państwa, ubolewać nad dolą węgierskiego konsumenta, któremu mogłoby na przykład zabraknąć energii jądrowej z Rosji, czy też z rosyjskiego paliwa. Przypomnę, kim jest minister Adamczyk, ponieważ o ministrze Adamczyku już tutaj mówiliśmy nieraz. Poproszę o skan numer 10. To jest właściwie taki skan złożony z trzech skanów. Już go tutaj pokazywaliśmy. Czytamy tutaj, że minister Adamczyk parę lat temu podpisał umowę z Rosją, znaczy podpisał porozumienie z Rosją dotyczące przewozów drogowych. Porozumienie, które miało zintensyfikować, zwiększyć ruch pomiędzy naszymi krajami, a na pewno nie dopuścić do tego, żeby ten ruch się zmniejszył, ruch handlowy i transportowy między Polską a Rosją. Tego chciał minister Adamczyk. Był zresztą bardzo chwalony przez na przykład przez antyzachodni portal wolność24.pl, który chwaląc ministra zacytował kremlowską agencję TASS. To jest górna część tego skanu, który Państwo widzicie. W lewej i dolnej części widać skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym i tam czytamy, że minister Adamczyk robił biznes z niejakim Piotrem Litwińskim. A na dole po prawej stronie tego skanu, czy też tego kolażu, tego montażu skanów, który widzicie, po prawej stronie na dole czytamy, że Piotr Litwiński bardzo ubolewał nad tym, że po 2014 roku, po pierwszej bandyckiej napaści Putina na Ukrainę, kontakty handlowo-transportowe Polski z Rosją zamarły. I że to szkodzi biznesowi przewoźników, do których pan Piotr Litwiński się zalicza. Nie będziemy już tutaj pokazywać innych skanów, ale w poprzednich programach, w poprzednich odcinkach Dochodzenia Prawdy mówiliśmy o tym, jak bardzo biznesowo i politycznie minister Adamczyk związany jest z Piotrem Litwińskim, który bronił interesów przewoźników jeżdżących do Rosji, który bronił ruchu handlowo-transportowego między Polską a Rosją, czyli bronił też interesów Rosji. No dobrze, ale tu oczywiście ktoś może powiedzieć, nie igra się z ogniem, a już na pewno nie igra się z atomem. Być może dziwnym trafem i Węgry, i Słowacja miały potężny problem z dostarczeniem paliwa jądrowego z innych źródeł, no musiały to paliwo nadal kupować od Rosji. Ale tak się składa, że nie tylko takie loty, Urząd Lotnictwa Cywilnego w
Polsce zatwierdzał. Poproszę o skan numer 11. Już go mamy. Widzę, że Angela działa z prędkością myśli. Pozdrawiamy bardzo naszą dzielną realizatorkę Angelę, która dzisiaj realizuje Dochodzenie Prawdy po raz pierwszy. Co tutaj czytamy? To taka mała wymiana zdań na Twitterze. Użytkownik Tomasz Zając napisał do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwrócił ich uwagę na to, że odbywa się przelot nad terytorium Polski z Rosji do Węgier. I Urząd Lotnictwa Cywilnego odpisał panu Zającowi, pisząc, jest to lot o statusie HUM, czyli że niby jest to lot, który ma cele humanitarne, ne? Lot wykonywany na pusto do Budapesztu po obywateli Rosji będzie wracał jeszcze dziś. Czyli obywatele Rosji, którzy się nagle przestraszyli, że ich kraj jest coraz bardziej niemile widziany na Zachodzie i oni sami mogą być niemile widziani, oni sobie zażyczyli szybko wrócić z Budapesztu do Rosji. Być może trochę przesadne są ich obawy, no bo w Budapeszcie są witani szeroko rozwartymi ramionami Rosjanie. Przynajmniej w kręgach rządowych, bliskich rządowi, wśród nowych elit Putina. No raczej Rosjanom w Budapeszcie nic szczególnego nie grozi. Ja nie wiem, czy my powinniśmy pozwalać na przelot takiego samolotu. Uważam, że Rosjanie znajdujący się w Budapeszcie powinni poczuć, jak to jest być obywatelami bandyckiego państwa, kiedy nikt ci nie chce pomóc. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, ten nagły eksodus, nagłe pragnienie wyjechania z Budapesztu do Rosji prawdopodobnie nie wiązało się z przyczynami humanitarnymi. Prawdopodobnie przedstawiciele Rosji, robiący w Rosji robotę polityczną, wywiadowczą dla Putina, potrzebowali szybko się przedostać do Rosji, żeby tam uzyskać wytyczne informacje na temat nowej sytuacji, jaka się pojawiła po rozpoczęciu najazdu na Ukrainę i po tym, jak Rosji zaczęły grozić sankcje. Być może też Rosjanie z innych krajów Europy uznali, że z Węgier będzie im łatwiej wylecieć do Rosji i tam po prostu przybyli. Rosjanie potrzebujący się skonsultować z moskiewską centralą. Ale nawet jeśli tak nie było, jeśli to były po prostu córki oligarchów na zakupach w Budapeszcie, przestraszone, że do Rosji już tak łatwo nie wrócą, to nie wiem, dlaczego Polska miałaby im to ułatwiać. Już i tak wystarczająco haniebne jest to, że takie rzeczy ułatwiają orbanowskie Węgry. Wszedłem sobie na twitterowy profil Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bo postanowiłem sprawdzić, jakie tam znajdę komunikaty, skoro zobaczyłem, że Urząd Lotnictwa Cywilnego tak ochoczo komunikuje na Twitterze. Wszedłem na ten profil, poproszę o skan numer 12 i co odkryłem na tym profilu? Okazało się, że na szczycie tego profilu jest tak zwany przypięty tweet, czyli taki tweet, który wisi na samej górze profilu, na samej górze konta i każdy, kto wchodzi na to konto dzisiaj, wczoraj, jutro go zobaczy, będzie go oglądał tak długo, dopóki nie zostanie ten tweet odpięty. Więc tam się na przypina się tweety, twitterowicze przypinają tweety, które są dla nich najważniejsze. No i jakiż to tweet Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jakiż to wpis tego urzędu jest dla tego urzędu na tyle ważny, że urząd go sobie na Twitterze przypiął. Otóż następujący. Informujemy, że rozporządzenie Rady UE z 28 lutego 2022 roku, na podstawie którego zakazano lotów statków powietrznych i przewoźników lotniczych Federacji Rosyjskiej w Unii Europejskiej, przewiduje wyjątki od tego zakazu. Czyli to jest najważniejszy komunikat, jaki Urząd Lotnictwa Cywilnego ma dla Polaków, a w każdym razie dla polskich twitterowiczów. Żebyśmy sobie nie myśleli, że Rosjanie nie będą latać nad naszym krajem. Urząd Lotnictwa Cywilnego już na zapas nas informuje, nie, drodzy Polacy, drogie Polki,
rosyjskie samoloty, także te z paliwem jądrowym, będą latać nad waszymi głowami. To jest ich największa troska, żebyśmy o tym wiedzieli i żeby te samoloty mogły sobie spokojnie latać, nie wzbudzając reakcji czy nadmiernego zaskoczenia z naszej strony. No, kiedy to wszystko zobaczyłem, to stwierdziłem, że trzeba się przyjrzeć prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Poproszę o skan numer 13. To jest właśnie on. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Na dole skanu, po lewej stronie małymi literkami, możemy przeczytać, że 17 czerwca 1970 roku pan Piotr Samson się urodził. Dlaczego to jest ważne? No bo dzięki temu łatwiej nam będzie go zidentyfikować w Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego za chwilę lub za dwie chwile przejdziemy. Zapamiętajmy, Piotr Samson, prezes tego niezwykle przyjaznego dla rosyjskich lotów Urzędu Lotnictwa Cywilnego, urodzony 17 czerwca 1970 roku w Warszawie. Poproszę o kolejny skan, to będzie skan numer 14. Tak, proszę Państwa, nie mylą się Państwo. Jeśli Państwo podejrzewali, że to Piotr Samson jest tym człowiekiem, który walczy z kontrolerami ruchu lotniczego w Polsce, domagającymi się godziwych warunków pracy, godziwej płacy i przestrzegania przepisów, to jest właśnie on. Tutaj czytamy, że prezes, to jest fragment artykułu, w którym czytamy, że prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ostrzega, że jeśli nie będzie porozumienia z kontrolerami do piątku 22 kwietnia, wiele lotów zostanie odwołanych. No dobrze. I teraz wypadałoby się przyjrzeć, skąd się wziął Piotr Samson, ten prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jak widzieliśmy, bronił jego decyzji minister Adamczyk. Sprawdziłem, za czyjej kadencji Samson został prezesem i nie pomyliłem się. Było to za rządów ministra Adamczyka. Ale nie tylko to ich łączy. Poproszę o skan numer 15. To jest fragment artykułu z branżowego portalu dlapilota.pl. Czytamy tutaj, że minister Adamczyk chciał zacieśniać współpracę z reżimem, z proputinowskim reżimem Aleksandra Łukaszenki. I tutaj też robił to w taki sposób, że no, zacieśniał tę współpracę, ale też szukał sobie pewnych wymówek i wykrętów. Tranzytowe położenie Polski i Białorusi niejako wymusza na naszych państwach współpracę w sferze transportowej, powiedział Andrzej Adamczyk i powiedział to w Mińsku, dokąd pojechał. Ciekawe, czy gdybyśmy na przykład graniczyli z jakimś jeszcze bardziej morderczym reżimem, choćby hitlerowskim na przykład, to Adamczyk mówiłby, że nasze położenie wymusza na nas współpracę z III Rzeszą i czy mówiłby to w hitlerowskim Berlinie. No, ale może to jest porównanie trochę na wyrost, argumentum ad Hitlerum, a jednak nie do końca, kiedy widzimy, co wspierany przez Łukaszenkę reżim Putina robi w Ukrainie. No, ale może zostawmy porównania na boku. Przejdźmy do faktów. Towarzyszył Adamczykowi minister Grubarczyk. Panowie się zachwycali, że dokonują takiego przełomowego porozumienia. To miało miejsce w 2016 roku. Oczywiście za rządów PiS, bo panowie są PiS-owcami. Minister Grubarczyk mówił, że zachwycał się, że od 15 lat nie było na Białorusi wizyty polskiego ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za transport. No tak, no bo wcześniej rządziła Platforma Obywatelska, która przy wszystkich swoich wadach była jednak partią prozachodnią i z Łukaszenką nie chciała mieć nic wspólnego. Ministrowie, i co dalej czytamy w tym komunikacie, ministrowie Adamczyk i Grubarczyk, a także szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson przeprowadzili w Mińsku rozmowy z ministrem transportu i komunikacji Białorusi Anatolem Siwakiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Białoruskich Kolei Państwowych. Zakończyło się podpisaniem memorandów w sprawie zacieśnienia współpracy transportowej.
No dobrze, poproszę o kolejny skan, to będzie dalszy ciąg tego artykułu. W tym dalszym ciągu czytamy, że minister białoruski, minister Łukaszenki Siwak mówił, że Polska to najważniejszy partner. Czytamy, że współpraca z Białorusią miała być częścią współpracy z totalitarnymi Chinami. Jak pamiętamy, PiS bardzo wspierał chińską ekspansję gospodarczą, tak zwany nowy jedwabny szlak. I co jeszcze tutaj czytamy? Czytamy, że szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nasz bohater Piotr Samson, weźmie udział w otwarciu białoruskiego tygodnia transportowego. No dobrze, a kim jest w takim razie ten rozmówca ministra Adamczyka i prezesa Samsona, Białorusin Anatolij Siwak? On był nie tylko ministrem transportu. Poproszę o skan numer 17. To był człowiek bardzo bliski dyktatorowi Łukaszence, nieraz przez niego publicznie chwalony, szef białoruskiej kolei, potem minister transportu, a we wrześniu 2020 roku został wicepremierem Białorusi. We wrześniu 2020 roku, czyli wtedy, gdy było wielkie natężenie protestów i natężenie brutalnego likwidowania, łamania, miażdżenia tych protestów przez dyktaturę Łukaszenki w sposób wyjątkowo okrutny. Nawet w samej Białorusi mało kto chciał wtedy się zbliżać do Łukaszenki, oprócz najbardziej zaciekłych, najbardziej łukaszenkowskich, putinowskich aparatczyków. I w tym właśnie momencie Łukaszenko uznał, że w tej trudnej chwili, kiedy wszyscy się go boją, bardzo wiele osób się go brzydzi, to stanie przy nim wierny Anatolij Siwak. I tak się stało. Anatolij Siwak stanął wtedy przy Łukaszence i został wicepremierem. Stanął jeszcze bliżej niż dotąd stał, no bo zawsze stał przy Łukaszence. Sprawdził się w trudnej chwili. Tak można by powiedzieć, sprawdził się z punktu widzenia reżimu Łukaszenki, człowiek, z którym nasz dzisiejszy bohater Piotr Samson i jego protektor minister Adamczyk utrzymywali kontakty. Wspominałem, że przejdziemy do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli do biznesów pana Piotra Samsona. Poproszę o skan numer 18. To jest skan z serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Mamy go, Piotr Eryk Samson, 17 czerwca 1970 roku. Jak zaczynał karierę? W locie, w Polskich Liniach Lotniczych, a właściwie w spółce, w jednej ze spółek Polskich Linii Lotniczych LOT, ale w spółce zajmującej się cateringiem. Był członkiem Rady Nadzorczej spółki, która gotowała te obiadki podawane w samolotach. A teraz jest prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podejmuje decyzje dotyczące przelotów rosyjskich samolotów z materiałami rozszczepialnymi nad Polską. No jednak czym innym są kluski zapakowane w pojemnik plastikowy, a czym innym są materiały rozszczepialne przelatujące nad naszymi głowami. Gdzie jeszcze znajdujemy Piotra Eryka Samsona? Znajdujemy go jako współwłaściciela spółki Budexpans Holding. Widzimy ją również na tym skanie. Jeśli myślicie Państwo, że ta spółka się zajmowała lotnictwem, to jesteście w błędzie. Poproszę o skan numer 19. To jest kolejny skan z serwisu rejestr.io, gdzie widać ludzi, do których ta spółka należała i którzy nią zarządzali. Obecny tam Michał Wójcik nie ma nic wspólnego z ziobrowskim działaczem politycznym Michałem Wójcikiem, to zupełnie inny Michał Wójcik. Oczywiście sprawdziłem od razu, czy to ten, ale to jednak nie ten. Natomiast mamy tu ciekawą informację, że Piotr Samson był wspólnikiem w spółce Budexpans Holding, bo to tej spółki dotyczy skan, który widzicie, wtedy, gdy spółka Budexpans Holding była właścicielem spółki Budexpans.
Tak to jest często, że jedna spółka ma drugą spółkę, która się podobnie nazywa. Z tego wynika, że Piotr Samson pośrednio był współwłaścicielem spółki Budexpans. No to przejdźmy teraz do tej spółki Budexpans. Przejdźmy od spółki Budexpans Holding do spółki Budexpans. Poproszę o skan numer 20, znowu z serwisu rejestry IO. I co tutaj widzimy? Widzimy, że wspólnikiem w spółce Budexpans, obok spółki Budexpans Holding należącej do Piotra Samsona, drugim wspólnikiem, jednym z trzech wspólników był Zbigniew Samson, czyli Zbigniew Samson znacznie starszy od Piotra Samsona, najprawdopodobniej krewny, prawdopodobnie ojciec Piotra Samsona, ojciec albo wujek. Zatem wygląda to tak, że spółka Budexpans należała do Zbigniewa Samsona i do spółki Budexpans Holding, która z kolei należała do Piotra Samsona, naszego bohatera, obecnego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dlaczego nas to interesuje? No, dlatego, że spółka Budexpans robiła coś, co w obecnych warunkach politycznych jest istotne, a nawet niepokojące. Poproszę o skan numer 21. Zamówiłem sobie raport wywiadowni gospodarczej na temat spółki Budexpans. Tu jest pierwszy fragment, który chciałem pokazać. Tutaj jest wyliczone, ile kto miał udziałów. Widzimy, że Zbigniew Stanisław Samson miał 13% udziałów w spółce Budexpans, ale spółka Budexpans Holding należąca do Piotra Samsona, naszego dzisiejszego bohatera, miała aż 26% udziałów. I czym się zajmowała spółka Budexpans? Poproszę o skan numer 22. Proszę Państwa, spółka Budexpans importowała materiały budowlane z Austrii i z Rosji. Zatem ta działalność Piotra Samsona nie miała nic wspólnego z lotnictwem. Nawet w tym przypadku nawet kluski zapakowane do pojemniczka plastikowego czy też kawałek kotlecika zapakowany do pojemniczka plastikowego nie łączył Piotra Samsona z lotnictwem, natomiast ta spółka miała bardzo wiele wspólnego z Rosją. Jak widać, Piotr Samson przez pewien okres swojego życia zarabiał na handlu z Rosją, zarabiał na materiałach, które sprowadzał z Rosji, a Rosja też, rosyjska gospodarka, rosyjscy producenci zarabiali też dzięki niemu. I tak się składa, proszę Państwa, że do prokuratury wpłynęło doniesienie na Piotra Samsona. Poproszę o skan numer 23. Już mamy skan numer 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym poprzez prawdopodobne najpierw zatajenie informacji o krytycznym dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego błędzie systemu, a po jego wykryciu niezakomunikowaniu we właściwy sposób powyższego krytycznego błędu pracownikom operacyjnym. O co chodziło? Z grubsza rzecz biorąc chodziło o to, że latały samoloty, leciał samolot, w przypadku którego błędnie podano wymaganą separację tak zwaną, czyli jaki dystans inne samoloty powinny od niego zachowywać, żeby uniknąć kolizji, jak nisko na przykład, jaka odległość powinna je dzielić, gdyby chciały pod tym samolotem przelecieć, mówiąc tak obrazowo przykładowo. No, jak widać, od klusek do latania droga daleka.
Ale nie to, nie kwestia niekompetencji tutaj jest najbardziej niepokojąca. Otóż w tym doniesieniu do prokuratury znalazł się fragment, który mówi, że że te samoloty rosyjskie, kiedy wlatują do Polski, a jak wiemy, te przeloty autoryzuje, pozwala na nie Urząd Lotnictwa Cywilnego, te samoloty pozornie cywilne, kiedy wlatują do Polski, rosyjskie, robią dziwne rzeczy. Na przykład leci sobie samolot cysterna z paliwem, no w tym przypadku chyba niekoniecznie jądrowym, ale mniejsza z tym. Leci sobie samolot cysterna z paliwem, a pod nim lecą myśliwce wojskowe, ponieważ w ten sposób mogą się ukryć przed systemami obserwacji stosowanymi w Polsce, które nie dopuszczają zasadniczo rosyjskich myśliwców na terenie Polski. Nie jestem ekspertem, więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda i jaki jest stopień trudności przeprowadzenia tego rodzaju oszustwa, kamuflażu. No ale w doniesieniu do prokuratury napisanym przez Związek Zawodowy Pracowników Kontrolerów Ruchu Lotniczego jest to po prostu napisane wprost. Poproszę o skan numer 24. Czytamy tutaj. Co więcej, jest to dodatkowo jeszcze wysoce niebezpieczne, ten błąd dotyczący separacji, czyli odstępu odległości, w jakiej można przelecieć pod samolotem. Co więcej, jest to dodatkowo jeszcze wysoce niebezpieczne, że znane są przypadki, że pod samolotami transportowymi przemycane są samoloty bojowe. Najczęściej dotyczy to samolotów rosyjskich. No więc w związku z tym pytanie o to, czy w ogóle powinniśmy jakimkolwiek rosyjskim samolotom pozwalać na przelatywanie nad Polską, staje się jeszcze bardziej zasadne. A cała działalność pana Piotra Samsona staje pod jeszcze większym niż dotąd znakiem zapytania. Kochani, to tyle, jeśli chodzi o Piotra Samsona. Natomiast mam dla was wiadomość, że jest z nami już nasz gość, który zapowiedział się w ostatniej chwili. Jest z nami Iryna Ziemlana, która dzisiaj oblała czerwoną farbą ambasadora Rosji. Iryna nie mówi po polsku, więc będę mówił pytanie po polsku, a potem zadawał je po angielsku. Po pierwsze, Iryna, chciałem ci w imieniu naszych widzów i słuchaczy pogratulować tego, co zrobiłaś. Witaju. Dzień dobry. Dzień dobry. Did you understand what I said? Yes, yes. I guess I can understand your questions as well. Iryna mówi, że może zrozumieć moje pytania. Uważam, że miałaś prawo zrobić to, co zrobiłaś, aczkolwiek uważam również, że policja polska powinna była jakoś ambasadora ochronić. Czy byłaś zaskoczona, że policja dopuściła cię tak, że stanęłaś twarzą twarz z ambasadorem? Were you surprised that the Polish police let you be face to face with the Russian ambassador? Yeah, actually, I was surprised because of that situation. And actually, it was very easy to get and to see the ambassador. And also, I want to say that we don't want to put the Buryakovy Sikh, so Buryaka, to his face. Like, we only put it to us. So, and because he was very near, so it's like paint him as well, but it was not for him. Iryna mówi, że była bardzo zaskoczona, że okazało się niezwykle łatwym w tym przypadku zbliżenie do rosyjskiego ambasadora i dodaje, że wcale nie chciała oblać mu twarzy. Uczestnicy protestu polewali się sokiem z buraka, żeby przedstawić, żeby pokazać, żeby w ten sposób
przedstawić, jakby wcielić się w, pokazać światu, jak wyglądają zakrwawione ofiary rosyjskiej agresji. Ale tak się dziwnie złożyło, że ambasador znalazł się bardzo blisko i kiedy aktywiści otwierali pojemniki, sok trysnął i trysnął również na ambasadora. Czy nie myślisz, że ambasador przy jakiejś pomocy polskiej policji specjalnie podszedł tak blisko, bo liczył na to, że zostanie jakoś znieważony i będzie mógł się skarżyć? Do you think that ambasador did a kind of provocation? He wanted to be so close to you because he wanted to be offended somehow because this in this way he could complain, he could present himself as a victim. I guess he didn't expect like we will do that, but of course he knew that the Polish police said that they can't like provide him a peaceful way to put that flower. So I don't think he expects that we will put paint to his, but like he expects that it will be some, I don't know, Ukrainians and it will be not nice to go. So yes, like he understood that he will have some trouble and he came. Jeśli dobrze zrozumiałem, to mówisz, że ambasador liczył jednak na to, że policja polska będzie mu tutaj służyć i pozwoli mu położyć kwiaty, ale kiedy zobaczył, że Ukraińcy napierają, to to mimo to, że był w pewien sposób zagrożony, widział, że grożą mu jakieś problemy, jednak poszedł na konfrontację. I said that if I understood well, I said that he, after being surprised that the Polish police is not serving him as he wants, he accepted the confrontation. Actually, it was not a confrontation. We was just standing near and just say him that he is a fascist. Like that's all. So we don't. Do any physical, you know. To nie była konfrontacja, po prostu staliśmy tam i mówiliśmy mu, że jest faszystą. Iryno, czy wiesz, że przedstawiciele polskiego rządu, tego, który rzekomo wspiera Ukrainę, przedstawiciele obozu władzy, oskarżają cię o to, że jesteś prowokatorką, agentką Rosji, że przez to, co zrobiłaś, ściągniesz na Polskę gniew Putina, że skompromitowałaś Polskę, zrobiłaś z nas kraj barbarzyński. Dear Irina, do you know that the representatives of Polish government, of Polish ruling right-wing elite, allegedly supporting Ukraine, now are accusing you of being a provocateur, a Russian agent who ashamed Poland, who did show Poland in as a barbaric country that endangered Poland because now Putin will take terrible revenge on Poland. Did you heard about this accusation? No, I didn't actually, but like I want to say that before that big war in Ukraine, all the politicians said that don't do that, don't do this because Putin will attack. But now he is already attack. So, and you know, you never know when he wants to attack any country, as we see in Ukraine. So like, it's nothing to do with that. And also I want to say that big thank you for all Polish people for the great support to Ukraine. And I'm pretty sure, and I see all the comments now in your, is here that all Polish people support me. And
I didn't do anything bad. It's just like I was standing and say that he is a fascist. It's nothing about Poland at all. Of course, I am in Poland, but I don't have a home now because it's a war in my country. So, sorry, but yes, I am in Poland because I don't have a place where to be. So it's nothing about Polish government and about Polish people. It's just about Russia and Ukraine. Irina mówi, że byli tacy polscy wujkowie Dobra Rada, którzy mówili Ukrainie, nie róbcie tego, nie róbcie tego, bo Putin was zaatakuje. Putin i tak zaatakował, atakuje kogo chce. I Irina nie słyszała o tych pisowskich komentarzach posłów albo słynnego Roberta Bąkiewicza, który już ją atakuje w mediach społecznościowych. Natomiast dziękuję bardzo nam, Polakom, Polkom i Polakom za ogromne wsparcie, którego Ukraina doznała. Widzi, dziękuję wam za wasze komentarze tutaj, po których widzi, że Polacy ją wspierają. And what did you say at the end? I just say it's nothing about Poland and Polish people because I don't have a home, and of course I'm in Poland because I don't have a home anymore. So that's where I am, and it's about Russia and Ukraine, nothing about Poland. I Irina mówi nam, że jej gest nie powinien w żaden sposób obciążać Polski, ponieważ ona jest Ukrainką, zrobiła to w Polsce, bo jest w Polsce, bo już nie ma swojego domu w Ukrainie, ale zrobiłaby to rosyjskiemu ambasadorowi gdziekolwiek. You would do this to Russian ambassador independently of the country in which you are. Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy ci bardzo, że nas odwiedziłaś. Gdybyś miała jakieś kłopoty, przykrości, dawaj natychmiast znać. Dobre. To mnie że Rosjanie atakują, ale to taka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Irynie i ja bardzo Państwu dziękuję. Muszę kończyć, bo już za chwilę Prawoteka. Przypominam, że warto nas wspierać, bo gdy nigdzie indziej takich informacji i takich konwersacji, takich rozmów jak tutaj w mediach mainstreamowych nie znajdziecie, w mediach tak zwanego głównego nurtu. Dlatego gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając na konto Fundacji Arbitror, bo można nas wspierać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji Arbitror. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają na portalu zrzutka.pl, tam też można nas wspierać. No i gorąco dziękuję tym, którzy nas wspierają w serwisie Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dają lajki, przypominam o łapkach. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądają, komentują, udostępniają, to bardzo ważny link do tej transmisji w mediach społecznościowych. Już za chwilę Prawoteka, a my widzimy się za tydzień. Wielkie dzięki, super, że jesteście. Reset Obywatelski. We'll be right back.
masywne natarcie, działamy jak walec, idziemy dalej. Chcesz tej mecz, widzisz wyciągnięte dłonie, ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, bo z nich ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Za nami bagaż doświadczeń, idziemy za dobrym przykładem tych, co wyznaczyli trasę do spełniania marzeń. Radykalnie czyste przykazanie, najważniejsze jest działanie.